They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. 'Cause it's your life. Rewind. 'Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. O tak, to będzie najlepsze omlety kiedykolwiek. No. Coś czuję, że przydałaby ci się pomoc. Wow, bardzo dziękuję za uratowanie mojego omletu. Nie ma sprawy, zawsze warto pomagać innym. Teraz ty musisz zrobić coś miłego dla kogoś innego. Duchess, czy wszystko w porządku? Nie, nie jest w porządku. Profesor Piper każe nam wyśpiewać swoje historie na lekcji muzyki. No ale to chyba nie jest problem. Jesteś przecież uzdolniona muzycznie, nie? Ale kiedy przychodzi do śpiewania, to jest mój koszmar. Nie może być aż tak źle. La 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 la. Wow. Uderzyłaś w ciekawe tony. Właśnie o tym mówię. Teraz pewnie koncertowo obleję muzykę. Wiesz, jak mi to strasznie obniży średnią. Może mógłbym ci pomóc. To kto chciałby zacząć? Duchess? Bardzo przepraszam, profesorze, ale lepiej będzie, jeśli obleje mnie pan od razu. Nie wyśpiewam swojej historii. Ale tylko dlatego, że ją zatańczyła. Było czaromagiczne. Piątka z plusem. Ale ja nie zaśpiewałam. Nie chodziło mi o śpiewanie swojej historii, tylko o opowiedzenie jej za pomocą muzyki. Och, Humphrey, jak mogłabym ci się odpłacić? Może przekazując dobro dalej. Dobry uczynek dla kózki. To się właśnie robi. Jako kapitan drużyny Royalsów i przyszła królowa Kier, rozkazuję wam pokonać tych rebelsów. Ale bardzo się staramy. Po prostu nie jesteśmy zbyt dobre. Lizzie, to może wygłosisz taką królewską inspirującą mowę? No dobrze. Grajcie lepiej albo skrócę was o głowę! I Briar? Skrócę cię o głowę! I Blondie? Skończ już! To jest tak bardzo nieładne! Ja odchodzę! Tak, Marka, ja też. Lizzie. Bardzo nam przykro. Dobra. Hunter, twoje ulubione veggie burgery... O! Lizzie, bo wiesz, jeśli chcesz mieć więcej przyjaciół, to może nie powinnaś się tak odnosić. Przepraszam, czy mogę pożyczyć sól? Nie! Skrócisz sól o głowę! Lizzie, dlaczego ty zawsze musisz tak krzyczeć? Moja matka mówi, że to jedyny sposób, aby rządzić poddanymi. My nie jesteśmy poddanymi, tylko przyjaciółmi. Hej, kiedy ty rozmawiałaś z mamą? Dała mi specjalną talię z instrukcjami na cały rok szkolny. Rządź po mojemu, obserwuję cię. Bycie royalsem wcale nie znaczy, że musimy robić dokładnie to, co nasi rodzice. Jakby ci to powiedzieć, detale zależą od nas. Matka kazała mi postępować według jej słów. Ale przecież nie powiedziała, w jakiej kolejności. To przyjaciółki, niepoddane. Będę rządzić po swojemu. O, cześć dziewczyny. Wiecie, zachowywałam się trochę podle wobec przyjaciół. Wybaczycie mi? Oczywiście. Złap odbijak i pokażmy tym rebelcom, kto tu rządzi. Skrócimy je o głowę. Fuj! To nie jezioro, to jakieś bagno! Skąd to paskudstwo się bierze? Czarny łabędź musi wkroczyć do akcji.
Najlepsza wyżerka w moczarowym barze! Placki błotne jak mama smażyła! Przepraszam, ale co to jest? To? Dziewczyno, to najbardziej bagienna restauracja z bagiennym menu w naszym mieście! Zaraz, wylewasz swoje ścieki do mojego jeziora! Ścieki? Gdzie się gotuje? Ścieków nie brakuje, łabędzico! Raven, stało się coś okropnego. Musisz rzucić jakieś swoje złe zaklęcie. Duchess, chcesz, żebym pomogła ci po tym, jak kazałaś jednorożcowi zaatakować nas na lekcji tresowania zwierząt? Iskierka wcale mocno nie wchodzi. Cześć, Dex. Potrzebuję twojej pomocy. Po tym, jak wrzuciłyście moje okulary do naparu podwójnego widzenia? Och, nie przesadzaj, stary, to było śmieszne. Duchess, jezioro jest zagrożone. Pójdę po Huntera. Ekstra, bo ja najpierw pomyślałam, po co w ogóle prosić Ashley. Chodź tu. To ostatni orzech, jakiego rzuciłeś w życiu. Nagrywam. Po ujawnieniu nagrania okropnych warunków sanitarnych, jakie panują w kuchni moczarowego baru, inspektorzy ochrony środowiska odkryli, że Marsh King nielegalnie odprowadzał swoje ścieki do pobliskiego zaczarowanego jeziora. A kto stoi za wyjaśnieniem tej sprawy? Co dzięki mnie i ja uratowałam jezioro, działając całkiem sama. Duchess Swan! Zapamiętajcie to nazwisko! Jak mogłaś? A czego się po mnie spodziewaliście? Cerise Hood była w doskonałym nastroju. Dziś nawet krótkowzroczny książę nie wyprowadził jej z równowagi. Pozwoliła, aby trzymałe kózki wepchnęły się przed nią w baśniostołówce. Nawet zgodziła się na to, żeby Raven Queen naprawiła jej lustrofon. Nie przejmuj się, Raven. Wow, chyba jeszcze nigdy nie widziałam cię takiej szczęśliwej. Bo idę ze swoimi rodzicami na piknik do zaczarowanego lasu. Zaraz po lekcjach. To genialne. A co będzie, jak ktoś was zobaczy? Uważaj, żeby twoja tajemnica nie wyszła na jaw. Hej, panie zły wilku. Radzę zejść mi z drogi. Wiem, że jest nauczycielem, ale to nie w porządku. Myśli, że jest taki wielki i zły. Wrzuć na luz, Hunter. Jako myśli, mam obowiązek bronić bezbronnych niewiast. O! Obraziłyście się za te niewiasty, czy za bezbronne? Cerise! Córciu, ale wyrosłaś. Masz ją zostawić, wściekła bestio! Wściekła? Nie pozwolę ci zjeść tej wrażliwej, acz niebezbronnej, niewiasty! To ten wilk, zły wilk! O, ratuj nas, Hunter! O tak, ratuj nas! Ja! Nie czyń mi krzywdy, jesteś bohaterskim myśliwym! Bestia została pokonana. Dzięki, jesteś super. To chleb powszedni dla Hansa. Emena. Ale gdzie ja jestem? Poszedł sobie? Tak, spoko. Zabrałaś sałatkę ziemniaczano-bekonową? O, uwielbiam ją. Kocham was. Zupełnie nie masz racji. W Ever After High jest na pewno więcej rebelsów niż royalsów. Zakład? Spójrz na Apple White. Pielęgnuje tradycję royalsów, będąc przy tym przykładem piękna. Fakt, ale spójrz na Raven Queen. To rebels, który pisze swoją historię na nowo. Briar Beauty jest 100% royalsem. Cerise Hood, super wielki. Blondie Locks, Ashlyn Ella. Cedar Wood, Hunter Huntsman. Hoyo Head. Poppy. Przepraszam, hej, tutaj to ja, tak. A co powiecie o Kitty Cheshire? Trudno ją zaszufladkować, nie? Kitty, to zdecydowanie rebels. Kitty Cheshire jest royalsem. Wiesz, po prostu ją poobserwujmy, dobrze? Przekonamy się, że jest rebelsem. Royalsem? Tutaj Kitty gra w drużynie royalsów. Patrz, miałam rację. Nie tam, utrudnia swoim grę. Tak robią rebelsi. A tu pije herbatkę z Duchess Swan. Z royalsem. W herbaciarni Madlen ulubionym miejscu rebelsów. I patrz tutaj, tylko rebels zrobiłby coś takiego na lekcji. Płatanie psikusów jest zapisane w księdze Kitty. Idzie za swoją historią, jak każdy royals. Cześć, Kitty! Czy mogę cię o coś spytać? Bo narratorzy cię obserwowali, wiesz, i... I pewnie chcieliby wiedzieć, czy jestem royalsem, czy rebelsem. Ona wie? To nie w porządku. I nie elegancko.
Powiedziałabym im, ale wtedy nie byłoby już zabawnie. Chaos sprawia, że ludzie są ciekawscy, a to sprawia, że kotki mruczą. Pora na kocią drzemkę. Nie wiem, co myśleć. Czy więcej jest rebelsów, czy royalsów? Spójrz, to Duchy Swan, to royals. Aha, a co powiesz o Madeleine Hatter, co? Nie ma większego rebelsa niż ona, mam rację? Mam. Nie masz. Miłosne historie w Ever After High bywają... skomplikowane. Właśnie, skomplikowane. Raven, w tym tygodniu twoim partnerem do zadania jest Sparrowhood. Spoko, to ty wszystko zrobisz, a ja będę szarpał strun! Kapitalnie. Ty, Cupid, ty będziesz z Dexterem. Tak, to znaczy, ty jesteś taki mądry, no i wiesz, tak sprytny, cały Dexter. Niestety wiem, co muszę zrobić. O, cześć, Cupid. Co czarujesz? Chciałam ci powiedzieć coś naprawdę ważnego. Chodzi o Dextera. Och, co się dzieje? Nie, nic złego się nie dzieje. Briar, co się stało? Znów próbowałam smokolatania. Dobrze, że akurat miałam swój spadochron. Chciałam zamienić partnera do projektu, bo... bo Dexter chyba się w tobie kocha. Cześć, Cupid. Ja tylko na chwilkę. Rozmawiałam z Raven i powiedziałam jej, że... Tylko nie to! Nie, wszystko dobrze. Naprawdę się ucieszyła. Ojej, mało brakowało. Myślę, że będzie wam z Raven razem dobrze. Czuję to w głębi serca. Cześć, Cupid, co mi wczoraj próbowałaś powiedzieć? Tak się cieszę, że wszystko się jednak wyjaśniło. A teraz szybko marsz do pracy. Przecież eliksir sam się nie uważa, nie? Cupid, dziewczyno, napój podaj mi dziś mi własny. Wow, wow. No proszę, ta skomplikowana miłosna sytuacja będzie sobie jeszcze trochę trwać. Będzie trwać, ale nie wiecznie. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.